się jednak przyciska i to taka kubka wychodzi, ty sobie tą kubkę zbierasz na siateczkę i sobie pienisz i... Cześć dzieciaki, pomrowiaki w górę wasze... mazaki. Ja ogólnie przepraszam, że w ogóle jest tak ciemno. Miał być śnieg, pada deszcz w Tokio. I przepraszam, że znowu ten sam sweterek, ale piździ złem i jest mi zimno. Jest mi zimno. No ale dobra, dobra dzieciaki, pomrowiaki, przejdźmy do tematu. Tematu, który wiem, że wielu z was czekało, a mianowicie jak Japonki radzą sobie z trądzikiem, wypryskami, pryszczami i tymi rzeczami, których na twarzy nienawidzimy wszyscy. Tak. Więc najpierw stereotypy, obalimy je, a później przejdziemy do sedna. Wielu z was też są takie dwie grupy. Jedna świadoma, a druga kompletnie nieświadoma, żyjąca w przekonaniu, że wszystkie Japonki mają przepiękną, uwaga, białą, alabastrową, piękną skórę. Po pierwsze, Japonki nie mają białej skóry. Skóra Japonek zawsze, nawet jeśli jest bardzo, bardzo jasna, ma odcień ciepły. Nie spotkałam jeszcze dziewczyny, która miałaby chłodniejszy odcień ode mnie w Japonii. Chociaż spotykałam wiele dziewcząt, które mają bardzo jasną skórę, bardzo ładną skórę też. I że wszyscy tutaj mają taką piękną, gładką i bez pryszczy skórę. Ha, 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 ha. Myślę, że reakcja Jocianka na to była najlepsza, bo się pyta mnie chłopina właśnie wczoraj, wrócił z pracy i mówi, co będziesz jutro robić? Ja mówię, panie, trzeba nagrać film. Mówię, a tym razem jaki ten? No panie, o pryszczach. O, o pryszczach. No ja mówię, bo oni tam są takie, że myślą, że w Japonii to wszyscy mają bardzo piękną i gładką skórę, Jocian. I Jocian! Co? Co? Jocian w ogóle za każdym razem, jak pyta się o temat na nowy odcinek, to jest takie, co oni tym razem wymyślili o Japończykach? Co oni tym razem wymyślili? Tak, więc... tak to wygląda. Ale dobra, przejdźmy do tematu. Więc od razu obalam, nie, Japończycy, Japonki, Japończycy mają również dużo problemów ze skórą. Gdyby tak nie było, nie byłoby tak wiele produktów do, uwaga, różnych typów skóry. Suchej, tłustej, wrażliwej, alergicznej, atopowej, właśnie z problemami trądzikowymi. A są. I dzisiaj wam też przedstawię różne produkty. Więc przejdźmy jeszcze dalej. Jak sobie radzą Japonki, jak zaczynają się syfy? Zacznijmy od podstawowej rzeczy, że syf syfowy nie jest równy. No i to jest chyba bardzo ważna rzecz, o której zawsze dużo ludzi zauważyłam, że zapomina. Również skóra skórze jest nierówna, ale to później, więc syf syfowi nierówny, trądzik trądzikowi nierówny, bo możesz mieć trądzik, który jest efektem zaburzenia twojej gospodarki hormonalnej i możesz w tym momencie używać, mieć najlepiej skomponowaną pielęgnację, jeśli chodzi o składniki aktywne, które pomagają w zwalczaniu trądziku i się kurwa nic nie ruszy, bo to nie jest właśnie pies pogrzebany. Jest jeszcze inna sytuacja. Ktoś może mieć trądzik, ponieważ skóra jest za delikatna, za sucha i jest narażona bardziej na bakterie, na różne otarcia, jest po prostu zmęczona i to wychodzi w taki sposób, a ktoś biegnie do dermatologa i dostaje antybiotyki i jeszcze się pogarsza, więc to jest właśnie ten świat trądziku. Ja rozumiem, bo też przez chwilę miałam, opowiem wam historię nawet jak mojego trądziku. Świat trądziku jest to temat ogólnie trudny, bo
zanim znajdziesz odpowiedź, co jest tą główną przyczyną. Bo najczęściej to nie jest tylko jedna przyczyna, a w ogóle taki jak to się nazywa, po prostu taka trochę wieża Babel, bo okej, z jednej strony możesz odnaleźć, to jednak hormony, ale dodatkowo możesz jeszcze dowalać sobie za dużą ilością cukru, więc to jest naprawdę temat bardzo, bardzo zawiły, bardzo trudny, więc na początku, jeśli chodzi o Japonki, jest to określenie, co ja ostatnio robiłam. Przykładowo, czy jadłam dużo słodyczy, czy jadłam dużo nabiału, czy jadłam niezdrowo. I przykładowo, jeśli jest taka konkluzja, to tutaj musicie wiedzieć, że jest taki, to nie jest probiotyk, to jest taki suplement diety, nazywa się Bibi Chokora. I każdy wie tutaj, że jak zaczyna się trądzik, a przykładowo pracujesz, to każdy tu wie, że jeśli pracujesz w jakiejś firmie, no to... I zwłaszcza masz kontakt też z klientami, no to skóra musi być tip-top i wszyscy wiedzą, że jak się zaczyna źle, panie, trza iść po Bibi Chokora. Więc to jest taki, można powiedzieć, tutaj taki przykład takiego szybkiego działania, że kto co ma w głowie, jak przychodzą pryszcze, a no to Bibi Chokora. Ale oprócz tego jeszcze peelingi. Tak, ogólnie rzecz biorąc, taką świadomością pierwszą, która jak widać, że zaczyna się coś dziać, zaczyna się tutaj jakiś syf, jest to porządne oczyszczanie. W Japonii, jak wiecie, pielęgnacja jest wieloetapowa, również oczyszczanie twarzy jest wieloetapowe, ale to też nie jest taka prosta sytuacja, bo skóry, ja już mówiłam to na początku, skóry są różne, więc inaczej oczyszczać się będzie skóra sucha, a inaczej oczyszczać się będzie skóra tłusta. Więc przykładowo tłusta może sobie polecieć naprawdę w bardzo silne, wysuszające produkty, a skóra przykładowo sucha poleci sobie w lekkie kwasy plus nawilżające, ale oczyszczające jakieś właśnie kremy spieniające, wiecie, do mycia twarzy i tak dalej, więc to jest też pewna świadomość produktów i to może być na początku dla wielu z Was no trudne, trudne, ale jest to do przejścia, jest to do nauczenia. Więc ogólnie tak, ale gdyby tak zgrupować takie myślenie, no to faktycznie dużo ludzi tutaj sięga po Bibi Chokora i po właśnie takie, jak tutaj mam, peelingi. To jest Dead Clear bez tostera. Tak, jak to się tu mówi, bez tostera. Jest to najlepiej sprzedający się peeling z kwasami AHA, BHA. Jest to peeling delikatny, nie jest to peeling jakiś taki, wiecie, zetrze ci ryja. On w ogóle bardzo fajnie działa, bo on kiedy ma styczność z wodą, ale i z martwym naskórkiem zaczyna się po prostu rolować. I on zostawia skórę bardzo, bardzo fajnie oczyszczoną. Ja go bardzo lubię. I przykładowo, ja mam skórę, ja bym powiedziała, taką czasami normalną, latem normalną, ale ogólnie to i tak suchą w stronę nawet bardzo suchej. I mój naskórek, że tak mogę rzec, jakby produkuje się masowo. Więc ja naprawdę mogę używać peelingów wręcz codziennie, ale ostatnio nie, bo miałam właśnie problemy hormonalne i mogłam się zesrać i mieć całą pielęgnację, miałam całą pielęgnację idealnie ustawioną, próbowałam wszystkiego, ale wiedziałam, że mogę się zesrać na złoto i tak się nic nie zmieni, bo to jest wina hormonów, a nie wina produktów czy złej pielęgnacji. Więc tutaj też pamiętajmy o tej kwestii hormonalnej. Ale zanim wybierzemy się też do dermatologa, przetestujmy każdą metodę, każdą sposobność, ponieważ a nuż widelec zadziała. Jak nic nie działa, no to wtedy ja uważam, że warto wtedy już iść do specjalisty. Patrzcie, zebrałam wszystkie produkty, które mam, które są przeznaczone do skóry problematycznej, do skóry trądzikowej, do skóry właśnie z taką tendencją do wyprysków. Zacznijmy od tego mydła, które jest
w ogóle hitem Jocianka, w ogóle Jocian mi je polecił. Ja miałam takie tylko z Hinoki i używałam je do mycia rąk bardziej. Ale to jest świetne mydło, jeśli ktoś ma właśnie skórę tłustą i szuka takiego mocnego oczyszczenia, ale nie takiego, wiecie, że po prostu polej się domestosem i zerwi sobie skórę, co nie? Nie, tylko takie po prostu mocne oczyszczenie, ponieważ to jest stworzone z torfu, błota plus do tego jeszcze macie tutaj węgiel. Ludzie uwielbiają, znają od wieków i też jest number one. To jest w ogóle taka pasta od Rodzetto. Ona jest naprawdę stara, w sensie, nie, znaczy to jest nowe, w sensie cały produkt jest produkowany już od 1929, proszę. Jest to produkt, który tutaj jest napisane, to jest dermokosmetyk, to nie jest taka zwykła pasta. I to jest pasta na bazie siarki. Mamy podobny produkt też, tylko w tubie. Taka jest różnica, więc kto co woli. A, te się w ogóle tak fajnie, bo się je tak przyciska i to taka kubka wychodzi, ty sobie tą kubkę zbierasz na siateczkę i sobie pienisz i... zabawa! No i tutaj mamy jeszcze produkt specjalnie na, tutaj jest napisane, na pryszczochy odbiorę, więc jak widzicie, sporo jest tych produktów i jest ich jeszcze więcej ogólnie na japońskim rynku, więc to jest pierwszy etap, czyli nastawiamy się na głębokie oczyszczanie własnej skóry, aby tego syfu nie było, aby ten syf się nie gnoił na twarzy, więc oczywiście tak wszyscy tutaj podchodzą. Ludzi już wiecie, wiecie o tym bestsellerze, czyli Hatomogi Kesiosy, czyli lotion z kaszy perłowej, perlistej, jaglanej. Cholera go wie, jak ona tam się po polsku nazywa. No. Te cudo, jak wiecie, jest bestsellerem, ponieważ ja już mówiłam 1000 razy, jest wielkie i działa na kilka rzeczy. Jest tanie, jest duże, starcza na długo i pomaga raz. Hatomogi pomaga na trądzik, goi go, o, tak ogasza. Dwa, rozjaśnia skórę. Trzy, ponieważ jeszcze tutaj jest, widzę sporo różnych ekstraktów i widzę dużo hialuronu na wysokiej pozycji, to nawilża. Więc to jest taki pierwszy krok w pielęgnacji. Tak, ogólnie mówi się, że Hatomogi i Jomogi. Myślę, że Jomogi nie jest w ogóle znane, bo jak kaszę perłową, to żresz na obiad, nie? Ale Jomogi to jest, już mówiłam, nie wiem jak to się nazywa po polsku, tutaj wpiszę, bo to jest taka dziwna nazwa. Ale Jomogi to jest taka bylina i tutaj jest nazywana, już to mówiłam 1000 razy, królową ziół. I to jest... To są specjalne produkty dedykowane właśnie skórze trądzikowej, skórze problematycznej z wypryskami. To jest bardzo gojące. Witamina C. Tak. Ale mówimy o aktywnej witaminie C, dobrze zamkniętej. No, więc jeśli macie pryszcze, jeśli macie ogólnie skórę, która, no można powiedzieć brzydko, właśnie się gnoi, zróbcie sobie i chcecie... taką bombę. Raz, na pewno dawkowanie, suplementacja jej, to jest dobre. Zawsze, ogólnie, nawet jeśli nie macie pryszczy, ponieważ witamina C, nie wiem czy wiecie, jest witaminą cudów. Jest to jedna chyba z najlepszych witamin, jakie istnieje, jakie można ogólnie sobie zapodawać. Oczywiście możemy tutaj jeszcze się kłócić, że witamina A, ogólnie retinol i tak dalej, prawda, że witamina E, oczywiście cały balans jest potrzebny, ale jeśli szukamy efektów szybkich i też takiego, ja to nazywam takiego blasku, no to jak najbardziej witamina C. No jak już możecie się domyśleć, że witamina C, tak,
raz, że odnawia skórę, wspomaga ją, wspomaga tą regenerację komórkową, co jest bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o trądzik, bo wspomagamy tutaj, tak? Bo trądzik trądzikiem, nawet jeśli znajdziemy jakąś przyczynę, czy to jest przyczyna hormonalna, czy to jest przyczyna złego odżywiania, czy to może jakieś alergii na jakiś produkt, załóżmy produkty mleczne, czy na cukier, czy cokolwiek byśmy nie znaleźli, no to to wspomaga leczenie naszej skóry. My, tak wiecie, dajemy takich chłopców napakowanych, którzy tam idą do komórki i mówią: dobra, to my tutaj ogarniemy, papa, papa, zrobiona nowa komórka, girl! Więc to jest zajebiste, bo przykładowo wiem, że uwielbiacie to, Japonki też to uwielbiają, to jest bestseller, jeśli chodzi o produkty Putipura. Putipura, czyli w prostym języku tłumaczeniu tanie dobre. To jest oczywiście Eroto, czyli ta firma, która stworzyła Hadalabo. I to jest Merano Sisi. Tak, Merano Sisi, zobaczcie, znowu tutaj jest znaczek dermokosmetyk. Czyli to nie jest zwykły kosmetyk. On oprócz witamin C ma też witaminę E, proszę bardzo. I to jest serum, które jak tu się ma plamy. Bo to Japończycy też mają plamy. Plamy, przebarwienia, piegi, pryszcze albo właśnie blizny, bo pryszczowe, potrądzikowe, idzie się w to. I to jest, jak mówiłam, serum, czyli skoncentrowana, zamknięta witamina aktywna C. I co to powoduje? Rozjaśnienie tych blizn, rozjaśnienie plam, jeśli masz plamy. Blokuje produkcję melaniny, więc ta cera się rozjaśnia, ta cera się ujednolica. W ogóle poza tym też witamina C świetnie działa na zmarszczki, więc mówię, ja zawsze wiedziałam, że witamina C jest witaminą cudów. Takie rzeczy. No i oprócz tego można sobie dowalić no taką bombę. Ogólnie tutaj też dużo dziewczyn idzie w taką pielęgnację. Okej, mam pryszcze, trzeba iść, czy mam plamy. No ale zostawmy plamy, to nie ten odcinek. Mam pryszcze, to idę w witaminę C. Czyli przykładowo tutaj mamy lotion, który wiem, że też Wam przypadł do gustu. A on jest w ogóle magiczny, bo on jest wielki i ma tak. Ma witaminę C, 3 kolageny, chyba tam właśnie 3 hialurony o różnej wielkości cząsteczkowej. Więc no, jak na taką cenę, girl, nice, no zresztą widać, bez to sela. I dziewczęta idą witaminę C bardzo. No, więc mniej więcej tak to wygląda, jeśli chodzi o pryszcze. Więc podsumujmy, na pewno porządne oczyszczanie skóry z uwzględnieniem rodzaju swojej skóry. Jeśli mamy tłustą, możemy sobie pozwolić na mocniejsze oczyszczanie. Jeśli mamy normalną, no to może raz tak, może raz tak. Jeśli mamy delikatną twarz, suchą, wrażliwą, czy też skłonną do jakichś zaczerwień, no to idziemy w oczyszczanie silne, ale delikatne. No tutaj są takie produkty, takim silnym, delikatnym produktem na przykład może być ten Biore. Więc tak to wygląda. Ale jeśli chcecie po prostu iść tą japońską drogą leczenia pryszczy, no to przede wszystkim zastosujcie porządne oczyszczanie, ale też zrozumienie swojej skóry, bo to jest ważne, że dużo dziewczyn tu wie dokładnie, jaką ma skórę. Wie, że ma suchą, więc nie pójdzie w jakieś takie środki super wysuszające, tylko a nawet jeśli użyje przykładowo takiego mydła, to później sporo tym zabezpieczy jakimiś hialuronami, jakimiś ceramidami, które nawilżają, które... Jak się wchodzi też w japońskiego YouTube'a, tych historii jest mnóstwo. Jest dużo osób w telewizji, które ma plamy, które ma doły potrądzikowe, które ma blizny, które ma albo trądzik. I jest dużo youtuberów japońskich, którzy mogą się wydawać, że mają teraz przepiękną skórę. No po prostu...
a okazuje się, że zmagali się przez wiele, wiele lat z trądzikiem bardzo takim hardym i niektórym pomogła pielęgnacja, a niektórym, uwaga, jednak pomógł dermatolog, ponieważ cokolwiek robili, cokolwiek próbowali, nic nie wychodziło, więc jak widzicie, wszędzie jest tak naprawdę tak samo. Dostaniecie wszystkie te produkty, są podlinkowane niżej. No i oczywiście wbijajcie na mojego Instagrama i na wszystkie social mediole, girl. No i widzimy się już niebawem, dakle. Dziany, matany, bye, buh.